Ja teraz w ekipie Grant, Jean i Ren na koniec. Płacz, rusz. Pokonać parkour bezbłędnie, obojętnie zrzut, znaczy przekroczenie normy czasu powoduje, jeśli to jedzie bezbłędnie, że wtedy będzie rozwój. Będą nie. A Renem się jedzie bezbłędnie, to będzie dogrywka. Jeśli Francuz pojedzie bezbłędnie, dojdzie do rozgrywki. Jeśli oczywiście pojedzie bezbłędnie, zmieści się w normie czasu. Ogromna presja, ogromne obciążenie psychiczne. Choć oczywiście on jeździł rozgrzewał się, ale pewnie zdaje sobie sprawę, że jak trudna jest sytuacja w jego przypadku. Ale plus spokój, spokojny wyraz twarzy, nie ma jakiejś presji. Lekko na łuk, skoczony ten obser, szuka już czasu, widzi, że końska się dobrze jest w rytmie, ale tutaj także że na jest ruch, szybko na stacjonatę, lekko na łuk i od razu widzą Państwo, jak walczy tutaj o zachowanie jak najkrótszej trasy. Nie będzie przekroczenia normy czasu, to już niemal pewne. Dobrze, precyzyjnie, może być tak ciasno. Najbardziej do...